Szanowni Państwo, kto jeszcze chciałby zadać pytanie? Dziękuję bardzo. Ja do pana redaktora takie pytanie, jeszcze wracając do roszczeń żydowskich. Po pierwsze, no jestem jak najbardziej za wypłaceniem reparacji wojennych Żydom, natomiast niech to będzie z pieniędzy niemieckich. I czy po pierwsze to nie może stanowić jakiejś podstawy sojuszu naszego do odzyskania tych pieniędzy razem z Żydami? To po pierwsze. I od razu jeszcze odbiję, bo zawsze, że tak powiem, pan redaktor straszy nas tak trochę tymi roszczeniami żydowskimi. Niby są prawdziwe, ale czy większym zagrożeniem nie są dla nas Chiny? Prawda? No w tym momencie już deficyt handlu bardzo wzrósł. Jeżeli otworzymy tak pełną parą ten jedwabny szlak, pas jedwabny szlak, będzie to prawdopodobnie zabójstwem dla polskiej klasy średniej, no i będzie ciężko się Polakom po tym podnieść. I z tego, co się orientuję, to mamy dodatni bilans handlowy ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jeszcze takie ostatnie pytanie, co my możemy zaproponować Chińczykom, co możemy im sprzedać? I po trzecie, że wiadomo, w Chinach panuje komunizm, nic innego. Nie, nieprawda. Proszę pana, nie ma pan racji, niech się pan nie gniewa, ale nie panuje w Chinach komunizm. W Chinach rządzi partia komunistyczna, to prawda, ale nie ma tam żadnego komunizmu. Gdyby był komunizm, to w Chinach by nie było prywatnej własności, a jest. Ja nie byłem w Chinach, ale byłem w Indochinach. I tam w Indochinach jest realizowany dokładnie chiński model. Na przykład w Wietnamie. Tam jak ktoś nie chce w politykę się wdawać, to znaczy nie chce rządu obalać czy coś, to właśnie robi co chce. Miałem okazję się przekonać z takim, jak mieliśmy takiego przewodnika, no łóbek, jakby inaczej, prawda? No i jak już drugiego dnia tam żeśmy tak trochę do konfidencji doszli, to ja pytam go, czy są obozy reedukacyjne w Wietnamie. On mówi, nie ma. Ja mówię, tak. A jakbym tak stanął na ulicy, tu krzyknął, precz z komuną, to co? A to mówi, do obozu byś poszedł. No i natomiast to tutaj rzeczywiście tego pilnują. Byliśmy w Hanoi, poszliśmy tam zobaczyć na to mauzoleum Ho Chi Minha. Pusty plac, ogromny plac, żywego ducha na tym placu. Nie? A poza naszą grupką, tam nas było chyba 5 osób. I pojawiła się grupka jakichś Azjatów takich, jak się potem okazało, z Korei Południowej. I rozwinęli transparent. Co tam było napisane, to nie wiem, bo to po ichniemu było napisane. Jak spod ziemi, dosłownie na tym pustym, ogromnym placu, nagle otoczyło ich jakieś ze 20 łóbeków. No i zaczęli się tam z nimi szarpać, zabrali im ten transparent. Dyskusja, o co tam chodziło, to nie wiem, bo to nie rozumiałem tego, co oni tam mówią. Potem nawet im oddali ten transparent, ale oni już nie rozwijali go, tylko się tam zmyli stamtąd. Więc takich rzeczy pilnują. Natomiast jak wygląda to od strony gospodarczej? Bo pan mówi komunizm. Nie. Najprostsze przedsiębiorstwo, jakie jest, to jest folia rozłożona na poboczu drogi. Gdzie tam ktoś sprzedaje, co tam ma do sprzedania. Widać, ktoś inny to kupuje, bo skoro rozkłada te folie, codziennie to robi, to tam. W Saigonie czy w Hanoi restauracje takie uliczne. Nie to, że tam na ulicy są stoliczki takie plastikowe i krzesełka takie jak u nas dzieci w przedszkolu mają, bo ci Wietnamczy to tacy drobniejsi są od nas, ale kuchnia jest nad rynsztokiem. Tam coś piek narożnie, ten kucharz, ja bym tego nie zjadł, bym się bał, ale oni to jedzą i tak nic im się nie staje. Więc jak ktoś tam robi co chce, nie wtrąca się tam, być może, że tam jacyś ubecy haracz od niego jakiś biorą, ale to w Kambodży widziałem i to się akurat zorientowałem. Przy drogach stały takie stragany z butelkami z benzyną, takie ćwierćlitrowe, półlitrowe, 3/4 litra. Co mnie zdziwiło, bo są stacje benzynowe. No i pytam się takiego przewodnika, też mieliśmy, co to jest? A on mówi, a bo tu mają takie te motorowerki, takie o bardzo małych tych pojemności w tych zbiornikach
no to jakby tam zajechał na stację benzynową, to zanim by tam nacisnął ten pistolet, to już by mu wykipiało wszystko. Więc tam właściciel takiego straganu, on kupuje tam 15 litrów benzyny, rozlewa do tych butelek, no i sprzedaje właśnie tym posiadaczom takich motorowerków. Ale mówi, to jest nielegalne. Ten przewodnik. Ja mówię, jak to nielegalne? Przecież w biały dzień przy drogach stoją te stragany. Nikt ich nie rozbija, nikt ich nie ściga. A on mówi, no tak. Mówi, to, że to jest nielegalne, to tylko tyle, że właściciele tych stragów nie płacą podatku, tylko opłacają się tym policjantom. No to oni tam umiarkowane biorą haracze, bo to przecież nie będą zażynać kury, która im znosi jajka, prawda? Więc no, tak to odpowiedź, tam jest gospodarka w znacznym stopniu wolnorynkowa. Tam przy rządach partii komunistycznej mamy coś w rodzaju takiego XIX-wiecznego kapitalizmu. XIX-wiecznego. To Deng Xiaoping zrobił, przekształcił Chiny, ten taki rzeczywiście mały, wielki człowiek. On rzucił hasło, że nieważne, czy kot jest czarny, czy biały, tylko żeby myszy łapał. No to, tak. Partia rządzi, bo nie wiem, czy państwo wiecie, w Chiny są państwem szalenie zróżnicowanym. W Chinach są różne języki mówione, które się różnią, i to w ramach Chin, które się różnią między sobą mniej więcej tak jak polski z portugalskim. Całkiem inne. Jest tylko jeden język pisany. Pismo jest jedno, bo języki mówione są całkiem inne. Język pisany jest jeden, armia jest jedna i partia jest jedna. I to są czynniki, które to państwo utrzymują w jedności. Więc to tylko tyle. A partia jest tam, oni tam śpiewają międzynarodówki, te wszystkie piosenki i tak dalej, to tam tak naprawdę to nie ma żadnego komunizmu. Komunizm jest znacznie bardziej rozwinięty w zachodniej Europie. No, podam panu przykład, bo widzę, że pan nie wierzy. Jeszcze za komuny, jak to wielu Polaków, jeździłem na tak zwane saksy i pracowałem na winnicy, na winobraniach. Na winobraniu w departamencie Saony i Loary, tam w takiej miejscowości. No i przyjechaliśmy na winnicę, bardzo piękny urodzaj i ten właściciel udzieli nam takiej instrukcji. Proszę tu zbierać najładniejsze te kiście, a resztę obcinać i niszczyć między rzędami, tak żeby było widać, że zostały zniszczone. No to my zgodnie z instrukcją postępując, zniszczyliśmy tak połowę zbioru i w przerwie ja go pytam, mówię, panie, co pan robi na miłość boską? Myśmy tu panu zniszczyli połowę zbioru, a pan nam jeszcze płaci, a on taki rozgoryczony mówi, no tak, mówi, bo ja tu mam wyznaczony limit wydajności, 50 hektolitrów z hektara. I gdyby przekroczył ten limit, a gdybyście tu nie zniszczyli tak, żeby to było widać, gdyby się to wydało, że przekroczyłem, to bym dostał taką karę, by mi przysolili, że musiałem tę winnicę sprzedać. Ja mówię, jak ktoś panu taki limit wyznaczył? A on mówi, gmina tu w Saint-Amour. A ja skąd oni wiedzą, że 50 hektolitrów, a nie na przykład 52 albo 48? A on powiada, nie wiedzą. Dostali taki limit z departamentu Saony i Loary. A departament, mówię, skąd wie? Dostał z Ministerstwa Rolnictwa w Paryżu. A Paryż skąd? Ano z Brukseli, dlatego że wtedy już produkcja wina w Unii Europejskiej była kwotowana. Ja zrozumiałem, w czym ja biorę udział. Otóż był w czasach stalinowskich w Polsce taki dyktator gospodarczy Polski, Hilary Minc. Jeden z trójki takich wszechmogących Żydów, których tu Stalin przysłał, żeby nas tresowali do komunizmu. I ten Hilary Minc miał pewien ideał gospodarczy, plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. No to właśnie ja we Francji to robiłem, jako ten vendanger, jako ten parobek. Realizowałem plan doprowadzony do każdego stanowiska, aż na sam dół.
To właśnie robiłem. Więc w Polsce nigdy się nie udało tego osiągnąć, bo tam jakoś zawsze ludzie kombinowali, a tam jest większa dyscyplina. Więc tamten komunistyczny model został zrealizowany jeszcze w latach 80., bo to w latach 80. było. Więc komunizm w Chinach, nie ma żadnego komunizmu. To jest, wie pan, to tak, a po drugie to, co my możemy Chinom sprzedać? Prawdopodobnie niewiele, wie pan, dlatego że co robią korporacje międzynarodowe? One się zachowują całkiem racjonalnie. Przenoszą produkcję tam, gdzie koszty są najmniejsze. To robią. Jak byłem w Australii, to tam właśnie podczas mojego pobytu likwidowany był przemysł samochodowy. Nie tylko taką markę australijską zlikwidowali, Holden, taki samochód, ale nawet Toyota likwidowała montownię tam. Przenosiła je na Filipiny, do Indonezji i do Chin. Bo się okazało, że to Australijczykom trzeba dużo płacić i te samochody są droższe niż te montowane na przykład na Filipinach. No to korporacje zachowują się racjonalnie. Przenoszą produkcję tam, gdzie koszty są najmniejsze, ale nie wszystkie koszty są zmienne. Bo na przykład ceny surowców są takie same na świecie. Ceny energii są takie same na świecie. Zmienne są tylko dwa koszty. Koszty pracy i koszty funkcjonowania państwa. Więc jeżeli chcemy konkurować z Chinami, to musimy koszty funkcjonowania państwa obcinać. Czyli nie ma rady. I wtedy nic nam się nie stanie, bo jaki jest rezultat tego, co robią korporacje wielkie? Ano, świat jest zalewany tanimi towarami w wielkiej obfitości, ale w krajach o wysokim socjalu nie ma pracy. Bo na przykład w Hiszpanii połowa młodych ludzi jest na bezrobociu, ale oni, żaden z nich by się nie zgodził pracować za stawkę chińską. Nie, oni to tak, ja trochę ich tam poznałem, to oni mają takie wyobrażenie, że jak w tym wierszyku takim satyrycznym, wiosna poety proletariackiego przedwojenny. I znowu wiosnę widzą me klasowo nastawione oczy, precz rządem, wiwat KPP i półgodzinny dzień roboczy. Półgodzinny dzień roboczy. Ale za ten półgodzinny dzień roboczy to by chcieli jechać na wakacje na Seszele, jeszcze pół litra do obiadu. No, to ile by musiało to wszystko kosztować? Nikt tego nie kupi. Nikt tego nie kupi. W związku z tym tam nie ma pracy, ale świat jest... Bielan, żeby odpowiedzieć na to pytanie, tu tak pobieżnie, to dobrze jest, żeby te kwestie tak wyjaśnić. Dobrze jest zacząć wyjść od głupiego pytania. To głupie pytania bywają szalenie inspirujące. Na przykład jeden astronom postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Bo taki Olbers się nazywał. No i odpowiedź na to pytanie zajęła trochę czasu, prawie 100 lat. Ale wyjaśniło się przy okazji, że wszechświat prawdopodobnie nie jest nieskończenie wielki. No to jest taki słynny paradoks Olbersa. I głupie pytanie trzeba postawić, po co jest gospodarka? Czyli co to jest gospodarka? To jest wytwarzanie i dystrybucja rozmaitych dóbr i usług. To jest gospodarka. Po co to jest? Czy po to, żeby dymiły kominy, żeby kręciły się koła, żeby ludzie do pracy chodzili? Czy też gospodarka jest dla konsumpcji? Gdyby gospodarka była po to, żeby dymiły kominy i koła się kręciły i ludzie chodzili do pracy, to prawdopodobnie produkowalibyśmy chleb z cementu i tak dalej, bo tu też się trzeba napracować przy tym. Ale nikt tego nie robi. Nikt. Więc to świadczy o tym, że gospodarka jest dla konsumpcji, bo chleba z cementu nikt by nie zjadł. Ale jeżeli gospodarka jest dla konsumpcji, to pod tym kątem powinniśmy ją oceniać. Jeżeli konsumpcja rośnie,
bez zadłużania się ludzi, to znaczy, że gospodarka spełnia swój cel, dla którego istnieje. Jeżeli natomiast konsumpcja nie rośnie, albo nawet i rośnie, ale kosztem zadłużania się całych społeczeństw, to znaczy, że gospodarka nie spełnia celu, dla którego istnieje. I trzeba wtedy sprawdzić, gdzie jest błąd. I tyle. Co więcej, to od złego pochodzi. Tylko jedno zdanie, już oddaję mikrofon. Proszę bardzo. Mianowicie, no bo mówi pan redaktor tutaj, że no jest, znaczy nie ma komunizmu, jest kapitalizm, ale ogólnie w sensie ideologicznym. Czy jest wolność wyznania w Chinach? Proszę pana. I czy jeszcze, tylko już oddaję mikrofon. I czy jeżeli jest jakieś duże przedsiębiorstwo albo bank, czy znajduje się w prywatnych rękach w Chinach? Są prywatni przedsiębiorcy, którzy nawet są dosyć zamożni. Najlepszym tego dowodem jest to, że o ile przedtem nikt nie widział żadnych Chińczyków, którzy podróżują po świecie, to teraz jest ich całkiem sporo. I wie pan, jak byłem w Kalifornii, w takiej miejscowości Palo Alto, niedaleko Stanford, to tam miejscowi mi powiedzieli, że to tutaj jest siedziba chińskiej partii komunistycznej. Ja mówię, jak to? A oni mówią, tak to. Przyjeżdża najpierw tam jakiś młody człowiek z Chin i tam niby, że studiuje, niby co, potem tam matka przyjeżdża za nim i tam reszta rodziny, a na końcu ojciec z walizką pieniędzy. I kupują nieruchomość tam. 3/4 nieruchomości w Palo Alto należy do Chińczyków. Wykupują Kalifornię. Podobnie jest w Kanadzie, na przykład w Toronto czy Vancouver. W Toronto do tego doszło, że Chińczycy z Chin ludowych spekulują nieruchomościami. W rezultacie ceny nieruchomości są tak wysokie, że młodzi Kanadyjczycy w Toronto muszą się wynosić na przedmieścia, bo nie stać ich na wynajęcie mieszkania w Śródmieściu. I to czasami jest tak, że w ogóle nie widzą tych mieszkań, które kupują, czy domów, na telefon z Hongkongu. I tam już miejscowi jacyś pośrednicy to załatwiają. Kupują taką nieruchomość, mieszkanie czy dom, ponieważ Chińczycy cały czas napływa ten kapitał chiński, ceny nieruchomości idą w górę. Taki Chińczyk po 4-5 miesiącach sprzedaje ten dom z przebiciem jakichś 30%. W ten sposób zarabiają. I to jest, mówię, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Vancouver. To widziałem w Toronto i w Vancouver, to widziałem to, jak to wygląda. Na uniwersytecie w Vancouver, gdzie tam poszedłem zobaczyć, są domy studenckie. I są takie dla Kanadyjczyków i są takie dla cudzoziemców. No, 3-krotnie wyższy standard. Tam naprawdę, i to bardzo są wysokie opłaty w tym domu studenckim, i to przeważnie Chińczycy, co po twarzach to widać, kto to jest, prawda? Więc to biedni ludzie tam nie przyjeżdżają. Tylko naprawdę byle kogo na to nie stać. Kanadyjczyków nie stać na to, żeby sobie wynajęli tam pokój w takim domu akademickim dla cudzoziemców. Także, proszę pana, są tam ludzie zamożni. Nam się wydaje, że Chińczycy to taki kulis tam bez portek. To tak może było kiedyś, ale to się zmienia. W czasach mojej młodości, na początku lat 60. kursowało w Polsce takie powiedzenie japońska tandeta. To był pierwsza połowa lat 60. Japońska tandeta. Dzisiaj przecież nikt tak nie mówi. Prawda? Dzisiaj to tam chińska tandeta, ale tu jeszcze parę lat minie i nawet tego nie będzie. Bo mi się nauczyłem, ja zresztą sam się zetknąłem z chińską tandetą, kiedyś sobie kupiłem chiński pędzel do golenia za 90 zł.
po pierwszym goleniu połowa wyleciała z tego, więc rzeczywiście tandeta. No ale to tam tak robią, aby Polska nie zginęła, ale to się nauczą. Rynek wymusi na nich, żeby tego. Zresztą no, produkcja zbrojeniowa to jest najlepszy taki sprawian, bo tu już żartów nie ma, to musi się wszystko zgadzać i tak dalej. Natomiast mówię, komunizm jest na Zachodzie w coraz to większym stopniu. Rewolucja komunistyczna w pełnym natarciu jest. A tam oczywiście, wie pan, tam jest system autorytarny. Na przykład rzeczywiście tam wolności wyznania nie ma. Tam takie różne te są represjonowane. No to tylko patrzeć, jak i u nas tak będzie. No tak, tylko patrzeć, jak i u nas tak będzie. Komunizm wszędzie jest taki sam, wie pan, i system autorytarny. No tak, ale to nie komunizm, w gospodarce mówię, w gospodarce jest pełny luz. Ten model, to tak jak w Rosji było. Tak jak w Rosji było za czasów premiera Sergiusza Witte. Jak ktoś nie chciał cara zabić, to mógł robić, co chciał. To mógł robić, co chciał. Przecież dlatego właśnie w Rosji taki rozwój gospodarczy był wtedy. Przecież Rosja ma bardzo dużo takich naturalnych walorów. No zresztą próbuje to wykorzystywać. Teraz na przykład przeczytałem, że Rosja staje się eksporterem zbóż. Jak była importerem, to teraz jest eksporterem zbóż. Bardzo dobre wyniki w rolnictwie ma. Już to się skończyło. Właśnie sankcje trochę im pomogły. No bo jak tak, to w takim razie, to tak jak Zachód się po kryzysie naftowym w 73 roku, kiedy ceny ropy kilkakrotnie skoczyły, to nagle się okazało, że i postęp technologiczny, silniki nagle wydajniejsze się zrobiły, że tam tego, no od razu kraje takie reagują na to. Także ja bym się o nich nie martwił.